Wam. Marta, tak? Nie. Marta tutaj nam bardzo pomaga, w ogóle jak zwykle jesteśmy szczęśliwcami. W nieszczęściu, tak? Nieszczęście polega na tym, już widzieliście Tian, teraz mogę rozwinąć trochę kwestię, prawdopodobnie się czymś otruła, ale no, ale jak widać szpital w Niemczech nie jest straszny. Wygląda na to, że kurde, mieliśmy więcej szczęścia niż nieszczęścia i jest super, jest wow. A kiedy byłaś u nas ostatni raz? Dziewczyna z Katowic. Nie widziała nigdy szpitala w Katowicach. Dobra, to papa. Nigdy Marta nie widziała szpitala w Katowicach, ale bynajmniej szpital w Katowicach nie wygląda tak. Tianka jest na oddziale intensywnej terapii, ale już się czuje bardzo dobrze. To taka rutynowa tylko procedura. I wszystko z nią będzie ok. Zaraz do niej wrócę. Chyba się struła kurą albo kawą, ale wyglądało to tak fatalnie, po prostu z każdej strony, zresztą nie rozwijam tematu, było bardzo, bardzo źle. W momencie, kiedy zdrętwiały jej ręce i straciła kontrolę nad ciałem, poprosiłem je, żebym zadzwonił po ambulans, co też uczyniłem. W ogóle moja opowieść nie jest zbieżna z kontekstem, czyli z tym, co nagrywam, no ale co zrobić. Naglądaliście się ładnego szpitala, co nie znaczy, że ktokolwiek z Was powinien mieć ochotę się tutaj wybierać. Najlepiej mimo wszystko unikać takich miejsc.